Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy ładować mój pierwszy akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Będziemy to wykonywać tą oto przetwornicą. Step down. DC-DC. Tutaj mam moje źródełko, bezpieczniki. Mam 4 ampery topiki, więc muszę to podregulować. Właśnie sprawdziłem, że są 4-amperowe topiki, a nie 5-amperowe, a przetwornicę miałem ustawioną na 5 amperów, a to nie wyjdzie po prostu. Więc startujemy. Tak, najpierw sobie nastawimy prąd. Czyli sobie złapię krokodylcami miernik. Zobaczmy, na ile ustawiłem teraz. 2,5. Dobra, troszeczkę podregulujemy. Jest tu takie oznaczenie. Constant current, CC, i constant voltage, czyli stały prąd, stałe napięcie. Ok. I ja sobie ustawię prąd. Tylko sobie muszę trafić. Ta śrubeczka jest mała. Damy sobie 2,5. Tylko chyba mam za szeroki śrubokręt. Nie, przesadziłem. Przetworniczka ma 300 W, więc spokojnie to uciągnie. No i tak, mamy nastawiony prąd, 2,5 A. Jeszcze sobie zobaczymy napięcie, bo instrukcja troszkę jest niejasna, bo dużo zakresów pokazuje. I 1466. Tu mi pokazuje, że overcharge voltage protection to jest 14,6 plus minus dyszka. Czyli ja sobie może jednak zjadę troszeczkę niżej z napięciem, tylko też chcę, żeby się wyważył pakiet. Za dużo. Sześć zrobimy. Troszkę mniej. Chyba będę miał większe wyczucie paznokciem. Trzeba pamiętać, że tam są kondensatory. Nawet jak zrobię zmianę, to ta zmiana jest wciągana po czasie. Dobra, ta 1/10 poniżej nie szkodzi. Instrukcji nie będę pokazywał. Podlinkuję po prostu od strony producenta. Nie ma sensu pokazywać instrukcję, bo lubię odcinki. Za każdym razem jest instrukcja pokazana i szczerze najchętniej mi się przebija przez ten etap. I co? Startniemy sobie zaraz ładowanie, tylko jeszcze zanim startnę pierwsze ładowanie, mam wpisaną datę. Niech sobie zmierzyć, w jakim stanie to dotarło. I tak. Zmierzmy sobie. W sumie. Dobra, niech będzie do końca do gniazda. Tak, żebyście wy widzieli, bo ja widzę. 4,62 mOhma i 13,19. W takim stanie to przyszło. Dobra. Później ja sobie tutaj to zapiszę, bo zapomni się. Ja sobie to sprawdzę po prostu na filmie i sobie to zapiszę. Tu sobie przygotowałem śrubki M8.
tak żeby po prostu mi było łatwiej to zrobić. Sobie przygotowałem swoje. Przychodzą dwa zestawy śrubek z akumulatorem, krótsze i dłuższe. I co? To sobie odsuniemy. Rozwiążemy. Plus do plusa, minus do minusa. To jest dość ważne. Dlatego wolałem sobie takie śrubki dać z tym okrągłą główką. I teraz tak. Tu sobie jeszcze gdzieś wczepię analoga. Lubię sobie sprawdzać bez włączania miernika. I ile mamy? No takie 13 z haczykiem. 13,5. Czyli coś się dzieje. Na pewno się ładuje. Troszkę ciepło jest. I dajemy sobie start. Tym tempem to będzie długo trwało, ale co zrobić? Wygląda to następująco, że teraz mamy zimę, mamy końcówkę grudnia, jak nawet widać. Nie zależy mi za bardzo na tym, żeby to szybko poszło, bo mamy dwa akumulatory do podładowania, czyli tak. I tak najpierw każdy naładuje do odcięcia, później je połączę równolegle, choćby przez bananosy zwykłe. Później muszę je jakoś podłączyć pod system, a system musi mieć podobne napięcie do tego, żeby po prostu jeden akumulator drugi nie przepychał. Zaraz spróbuję się połączyć z akumulatorem po Bluetooth. Ponoć ma, ale to zaraz zobaczę. Pomiary tutaj mam porobione, więc zaraz lecimy dalej. Kilka dni później akumulatory się podładowały. Trochę. Niestety nie za dużo. Z racji, że nie mam zbyt dużo dobrej pogody. Co? Już sobie tutaj zmierzymy napięcie. Co tutaj mamy? Już wszystko mam obszyte. Mamy plus, mamy minus, mamy wyważarkę, która nic nie ma do roboty, ponieważ akumulatory stały i się wyważały między sobą, żeby już nie było problemu. Mamy 13,32. Piętro niżej na AGM-ach mamy 12,64. To będzie duża różnica, 0,7. Z tego co tak na szybko liczę. Może boleć taka duża różnica. A mianowicie chodzi o to, że już sobie tutaj przygotowałem. Jest przygotowane. To jest właśnie z tej sekcji, co mierzyłem. Jakbym sobie wsadził nowego topika tutaj. Stawiam, żeby go wybiło. Za duży prąd wyszedł. Więc zaś muszę pocyganić. Aha. Gdzie to dał? Gdzie to dał? Ja to dałem tu. Będę musiał... Trzeba podratować sytuację, więc mamy zaś przyrządasa. Zobaczymy, co się będzie działo. Nie chcę skrzyżować kabli, bo mogą się stopić. Tak prawda wygląda. Złapię sobie za uszko i co? Okej. Okay. Nic się nie dzieje. Ani ciepły, ani nic. Dziwne. Dziwne, nie dziwne. No. Leci sobie przez żarówy. Będę musiał sobie to odstawić, tak żeby nigdzie nic nie dotknąć, bo to jest zasilone. I zmierzyć 3. Coś tu się dzieje z napięciem. No, tu powinno spadać. I się nic nie dzieje. Jak widać, tutaj mam teraz zrobione inaczej.
Tam na dole miałem już na dłuższych śrubkach, jako słupek. A tu już dałem sobie broki i sobie dałem krętki motylkowe. Bo to jeszcze będę ile x razy przerabiać i też chodzi o to, że to wystarczy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Co? Leciutko spada. Czyli małym prądem coś idzie. 13,31. Tu mamy 12,66,5. Raczej będzie tutaj widać, jak to spada. Spada powoli, więc rezystorko, żarówka działa. Powoli tutaj to prąd oddaje do reszty układu. Kable nie są gorące, więc nie ma źle. Przez dwie żarówy leci, myślę, że da radę. Chyba tyle w temacie. To jak tutaj to mam obszyte, to był osobny odcinek kiedyś na ten temat. Jest taka firma, tak to wytypowałem. Trzeba było w końcu podjąć decyzję coś kupić. To waży taki 1-10 kg, a to waży 30 z czymś. 34,1. Więc jest różnica, przepaść. No, pomału będę musiał przechodzić na te. Z racji tego, że MW Powery śmiercią naturalną, bo one już mają powiedzmy 10 lat od produkcji. Prawdopodobnie za niedługo zaczną umierać śmiercią naturalną, więc trzeba się szykować pod wymianę. I tu mam 1 kW, a obstawiam, że tu mam w jednej półeczce 1 kW. Więc będę szedł w tą drogę. Nie wiem, czy te same dokupię, no ale pierwsza parka jest. Później będzie kolejna parka i będziemy lecieć dalej. Dobra, chyba tyle w temacie. Tu żarówki niech sobie zostaną. Ja muszę o chwilę poczekać. I podłączam. To dobra. To ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć. Szybka dogrywka. Kto wytrzymał, ten widzi. I mamy napięcia blisko siebie. Wczorajsze odczyty. Tu gdzieś mniej więcej było podłączenie. Się zaczęło coraz bardziej zjeżdżać bliżej. Ale bardziej nas interesuje to, co tu się dzieje, bo słońce wychodzi i zaczyna to się prostować. Dobra, rozłączamy sobie to. Nie stanęło to przez noc w ogień. Dorzuciłem równolegle drugą żarówkę, żeby szybciej to szło. Ale widać, że to za dużo nie dało. Musimy sobie teraz tą wyciągnąć. To jest góra. Czemu mi to nie chce wskoczyć? Aha, już wskoczyło. Ok. Dół. Kaseta. I teraz tak, do kasety. Sobie od razu zrobiłem, że mogę robić pomiary. Jest taka pastylka i ją przesunąłem. I teraz tak, potrzebujemy mieć ten. Tu mam drugi bezpiecznik i... No, chodź. Te dwa z tej strony, tak, te dwa z tej strony. I teraz z racji, że napięcia są bardzo blisko siebie, wciskamy i sobie damy na żywy podgląd. I mamy 13,4 na kwasowych, na GM-ach i 12,97 na litowo żelazo fosforanowych. Widzę, że pracuje wyważarka,
Więc będę musiał sobie wziąć może jeszcze drugą, podłączę równolegle na sam początek, zanim to konkretnie ruszy. Nie będę włączał przetwornicy przez dłuższy czas, aż to się naładuje, tak jak powinno. Dzisiaj ma być mega słoneczny dzień. Tylko że jest słońce, a na żadne panele praktycznie nie pada. No ale cóż, tak już to bywa. Tutaj te na razie są daleko od wyważania. Nic. Idę po kolejną wyważarkę i lecimy dalej. To jeszcze raz do zobaczenia, do następnego. Cześć.